Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska rozpoczęła oficjalnie kampanię wyborczą przed jesiennymi wyborami do Sejmu i Senatu. Nie 32, a 33 projekty będą realizowane w przyszłym roku w ramach budżetu obywatelskiego. Dopiero w przyszłym roku, jak zapowiada magistrat, powstanie czwarte przejście dla pieszych przy Galerii Słonecznej. Dariusz Osiej, kłaniam się Państwu w czwartek, 22 sierpnia i zapraszam na informacje telewizji Dami. Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska, rozpoczęło oficjalnie już kampanię wyborczą przed jesiennymi wyborami do Sejmu i Senatu. W czwartek zaprezentowano 18 kandydatów do Sejmu z radomskiej listy PSL Koalicja Polska. W jesiennych wyborach do Sejmu Polskie Stronnictwo Ludowe idzie razem z Kukiz 15. W okręgu numer 17, czyli okręgu radomskim, jedynką listy jest obecny poseł stronnictwa Mirosław Maliszewski. Stworzyliśmy Koalicję Polską jako szereg ugrupowań, którym zależy na tym, aby centrum polskiej sceny politycznej było zagospodarowane przez ludzi z umiarem, z rozsądkiem, takich, którzy mają osiągać porozumienie, a niekoniecznie chcą uczestniczyć w tej polsko-polskiej bitwie. Dwójką na liście PSL Koalicja Polska jest Dariusz Grabowski, trójką Bogusława Jaworska, czwórką Adam Duszyk, a piątką reprezentujący Kukiz 15 Krzysztof Lechowski. Na liście znaleźli się także Robert Dobosz, Ewa Malec, Irena Nalewajko, Ilona Jaroszek, Jadwiga Dudek, Mirosław Ślifirczyk, Agnieszka Stolarczyk, Maria Węgrzecka, Barbara Gąsiorowska, Robert Fidos, Krzysztof Rejczak, Ireneusz Gumowski i Zbigniew Gołąbek. Nie traktujemy tego jako naszego startu, jako tylko i wyłącznie ruch antypisowski, mający na celu odwrócić czy odsunąć PiS od władzy. Nie traktujemy też naszego ruchu jako taki, który nie utożsamia się z opozycją, ale idziemy własną drogą. Zdecydowaliśmy się tworzyć centrum katolickie, chrześcijańskie i taki wymiar ma nasza koalicja. Kandydatem Polskiego Stronnictwa Ludowego do Senatu w okręgu numer 49 będzie Leszek Przybytniak. W okręgu numer 50 radomskim, jak mówi poseł Mirosław Maliszewski, PSL nie wystawi swojego kandydata i poprze najprawdopodobniej Jolantę Hibner, kandydatkę Koalicji Obywatelskiej. Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się 13 października. Jan Strzeżek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Sejmu, chce, jak sam deklaruje, pomóc mieszkańcom południowego Mazowsza w rozwiązywaniu problemów prawnych. Dlatego otworzył biuro pomocy. Jan Strzeżek jest doradcą wicepremiera Jarosława Gowina, a w nadchodzących wyborach będzie startował z ostatniej pozycji na listach PiSu. Podczas kampanii kandydat chce wspierać mieszkańców regionu radomskiego. Zasadniczym założeniem tej inicjatywy jest to, żeby każdy mieszkaniec południowego Mazowsza mógł w każdej chwili zadzwonić do kogoś, kto pomoże mu nie tylko w sytuacjach problemów czy niejasności prawnych, ale także po to, żeby mu każdy swój problem związany z administracją samorządową, rządową, czy po prostu z tym, jak wypełnić dany wniosek, skonsultować z grupą ekspertów. Podczas prezentacji Biura Pomocy Jana Strzeżka wspierał sekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii Marcin Ociepa. Obywatele oczekują od polityków rozwiązywania ich problemów. To nie jest zawsze proste, dlatego że gąszcz przepisów, dlatego że przewaga administracji nad pojedynczym obywatelem jest tak znacząca, że potrzebują swoich reprezentantów, którzy są w stanie im w tym pomagać, służyć im pomocą. Do Biura Pomocy Jana Strzeżka można zgłosić się telefonicznie pod numerem 517 630 862 lub mailowo pod adresem pomoc@strzeżek.pl. 10 lat więzienia grozi dwóm mieszkańcom Radomia w wieku 20 i 21 lat. Za kradzież rozbójniczą, której dokonali na jednej ze stacji paliw przy ulicy Struga w Radomiu. Mężczyźni ukradli kilka piw, zaatakowali pracownika stacji i uszkodzili drzwi wejściowe do budynku. Obaj w chwili zdarzenia byli nietrzeźwi. Wobec zatrzymanych zastosowano dozór policyjny. Nie 32, a 33 projekty będą realizowane w przyszłym roku w ramach budżetu obywatelskiego. Tym 33 jest projekt budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Aleksandrowicza.
W minioną sobotę podczas ogłaszania wyników głosowania na projekty zakwalifikowane do budżetu obywatelskiego na 2020 rok przedstawiono 32 projekty, które będą realizowane w przyszłym roku, ale już wiadomo, że projektów będzie 33. Jak informuje magistrat, z powodu pomyłki ten 33 nie znalazł się na liście. Chodzi o budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Aleksandrowicza na Józefowie. To projekt zgłoszony w kategorii od 50 do 400 tysięcy złotych. Ścieżka powstanie w przyszłym roku. Dopiero w przyszłym roku, jak zapowiada magistrat, powstanie czwarte przejście dla pieszych przy Galerii Słonecznej. Jednocześnie zostanie wybudowana ścieżka rowerowa aż do ulicy Kusocińskiego. Czwarte przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Struga Chrobrego i Kales-Krauza miało powstać przy okazji remontu placu Jagiellońskiego, ale nie powstało. Sam remont przebiegał z kłopotami i wykonawca, firma Rosabud, zakończyła inwestycję z opóźnieniem i karami finansowymi. Ten element to pozostałość po nieudanym wykonawcy, jakim była firma Rosabud i która zeszła w tej części z placu budowy, nie wykonując tego zadania. Ale magistrat nie rezygnuje z budowy czwartego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu koło Galerii Słonecznej. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji przygotowuje dokumentację projektową. Na tę dokumentację czekamy do połowy listopada. Wtedy też będziemy znali kosztorys i będziemy mieli pozwolenie na budowę czwartego przejścia dla pieszych, ścieżki rowerowej do ulicy Słonecznego Zegara, ale to nie koniec. Dodatkowo ma powstać ścieżka rowerowa do ulicy Kusocińskiego. Budowa czwartego przejścia dla pieszych ma się rozpocząć w przyszłym roku. Skaryszew stawia na rozwój i chce stworzyć miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców. Dzięki dotacji z budżetu Mazowsza w wysokości ponad 2 milionów złotych w Skaryszewie wzdłuż rzeki Kobylanka powstaną bulwary i ciąg pieszo-rowerowy o długości około 3 km. Póki co tereny położone wzdłuż Kobylanki przy boisku w Skaryszewie nie wyglądają zbyt atrakcyjnie. Ma się to zmienić, bo gmina właśnie dostała pieniądze na budowę bulwarów. Umowę w tej sprawie podpisali w środę 21 sierpnia burmistrz Skaryszewa Dariusz Piątek i członek zarządu województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego gmina Skaryszew po złożeniu stosownego wniosku dostaje dofinansowanie wartości 2 milionów 150 tysięcy złotych na budowę bulwarów przy rzece Kobylance. Jak mówi Dariusz Piątek, wspomniana inwestycja to dopiero początek zmian. Pierwszy etap koncepcji rozwoju Skaryszewa, który wiąże się przede wszystkim ze stworzeniem atrakcji też turystycznej i rozwojowej dla samego miasta i gminy Skaryszew. Oprócz tego, że oczywiście powstanie ciąg pieszo-spacerowy, to również będzie w ramach tego projektu wykonane inwestycje związane właśnie z rozwojem turystyki, z rozwojem tej części sportowo-rekreacyjnej. Pierwszy etap dotyczy około kilometrowego odcinka wzdłuż Kobylanki od ulicy Kochanowskiego do Żeromskiego. Zostaną posadzone nowe rośliny, pojawi się też oświetlenie. Mieszkańcy zyskają zatem miejsce do odpoczynku i aktywnego spędzania czasu dla rodzin, m.in. uprawiania Nordic Walking i jazdy na rolkach czy deskorolce. Skaryszew znany jest z jarmarku końskiego nazywanego Wstępami, stąd pomysł na odtworzenie i wyeksponowanie starej zabytkowej chaty i sprzętów związanych z hodowlą koni. Projekt zakłada także prace przy regulacji rzeki. Dzisiaj Kobylanka tak naprawdę kojarzy się, nie chcę nazwać tego po imieniu, czyli z takim trochę ściekiem i kłopotliwym miejscem. Tak? Mam nadzieję, że dzięki realizacji tego projektu uda nam się ją też wyczyścić, uregulować, ale tutaj jest nam oczywiście potrzebna współpraca z właścicielem tej rzeki, czyli z Polskimi Wodami. Całkowity koszt inwestycji to 4 miliony złotych, prawie 2 miliony. Do inwestycji będzie musiała dołożyć gmina, ale pieniądze są już zabezpieczone w budżecie. Koncepcja bulwarów będzie konsultowana z mieszkańcami, a sama inwestycja ma być gotowa za 2,5 roku. To wszystko w informacjach telewizji DAM. Zapraszam jeszcze na sport i pogodę. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.